W tym filmie omówimy, czym zajmuje się geografia i na jakie dziedziny możemy ją podzielić. Zapraszam. Samo słowo geografia pochodzi od starogreckiego geografia, czyli opis ziemi. I rzeczywiście jest to nauka opisująca świat. Bada ona środowisko życia człowieka, czyli środowisko geograficzne. Będą się na nie składać elementy środowiska przyrodniczego, które stanowią sfery Ziemi, tak zwane geosfery. Wykształciły się one w trakcie powstawania planety. Mamy więc pięć podstawowych sfer: litosferę, czyli powłokę skalną, hydrosferę powłokę wodną, atmosferę powłokę gazową, biosferę, czyli powłokę organizmów żywych, i pedosferę powłokę glebową. Na środowisko geograficzne składają się także elementy powstały w wyniku społecznej i gospodarczej działalności człowieka. Ponadto geografia analizuje związki między poszczególnymi sferami, uwzględnia wpływy działalności człowieka na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, a także wyjaśnia przyczyny, opisuje zależności i przewiduje następstwa różnych zjawisk i procesów na Ziemi. Ciekawostka: to Eratosthenes z Cyreny, grecki matematyk, który jako pierwszy uczył słowa geografia. Poza tym, jako pierwszy z dużą dokładnością obliczył obwód kuli ziemskiej. Przez wiele lat to właśnie on kierował słynną Biblioteką Aleksandryjską. Geografię możemy podzielić na dwie podstawowe dziedziny. Na geografię fizyczną, która reprezentuje nauki ścisłe i przyrodnicze, pada naturalne procesy zachodzące na powierzchni Ziemi i pod jej powierzchnią. W zasięgu jej zainteresowań będą poszczególne składniki środowiska przyrodniczego czyli skały, woda, powietrze czy gleba. Będą tu należeć geomorfologia, czyli opis form powierzchni Ziemi i procesów, które ją kształtują. Geologia, opis budowy wnętrza Ziemi oraz występowania minerałów i skał. Klimatologia, wyodrębnianie typów klimatów i określenie przyczyn ich występowania na Ziemi. Hydrologia, opis występowania wód na lądzie czy geografia gleb, zajmująca się analizą typów gleb i określeniem przyczyn ich rozmieszczenia na Ziemi. Jest też geografia społeczno-ekonomiczna, reprezentująca nauki społeczne. Zajmuje się ona analizą rozmieszczenia i zróżnicowania ludności na Ziemi. Opisuje też różne formy działalności człowieka i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. W jej obrębie możemy wyróżnić geografię zaludnienia, która analizuje przyczyny i skutki rozmieszczenia i zmiany liczby ludności. Geografię osadnictwa, która określa typy osadnictwa ludności na danym terenie. Geografia przemysłu która opisuje występowanie surowców mineralnych i lokalizację przemysłu, geografia rolnictwa, która analizuje i opisuje występowanie upraw i chowu zwierząt, a także geografia komunikacji, która opisuje zagadnienia związane z transportem i łącznością. W związku z tym, że zarówno w obrębie geografii fizycznej, jak i geografii społeczno-ekonomicznej można wyróżnić wiele dyscyplin naukowych, mówi się coraz częściej nie o geografii, a raczej o naukach geograficznych.